O. No dopiero przyjechałem w Ranie na żywo. Dzień dobry, witamy serdecznie na łowisku Dobro Klasztorne. Powtórka z rozrywki, nie? Ja jednak muszę być z nim na rybach, bo jak przyjeżdżam, to są brania. Poradzisz sobie czy weź? A radzę sam. A na Ranie Liga, tak? Na Ranie Liga, tak. Jaka kulka? Popek Cezara. O. Ładne grubiutki, nie? Aha, przed tarłem jeszcze, no. Niewytarte. Kolejna rybka, chyba już czwarta. Doba jeszcze nawet nie minęła, bo przyjechałem wczoraj bardzo późno, o 20. Ale na razie rybki się odwdzięczają tym, że częstotliwość brań jest fajna i oby tak pozostało. Co najważniejsze, kto przyjechał? Kamerzysta Mario! Witamy! No i przyjechała mi kolejna brania. No teraz miała być moja kolej. A gdzie ty byłeś przy tych wędkach? Przy samochodzie. Co? 10 minut po wywózce, kolejna rybka, znowu na Cezara. Jeszcze go nie ważyliśmy, ale bardzo podobny wagowo na pewno do tego wcześniejszego, co był. Czyli też obstawiam 16, 17. Fajnie. Tutaj prawie brat bliźniak. No, prawie, nie? Te 100 gram chyba tam było, nie? Czy 200? No jakoś tak. A wagę masz wytelowaną, tak? Tak. Dobrze. Bomba. Przyjechał i już łowi. O? Przyjechał i już łowi. Czy to jest sprawiedliwe? Powinien. O. Ale pięknie, zobaczcie to. Jeszcze przed tarłem ryba. Moje przypony, Ronie Rigi. Rybka idealnie zapięta. Śmigło, to są twoje haczyki. I żadnych spinek.
Ja nie chcę, no daj to. Pięknie. Nie spodziewałem się, że przyjadę z łowie rybę. Także... Coś będzie, nie? Coś będzie. Mamy kolejnego. Piękna zasiadka się szykuje, słuchajcie. Adam robi mi zdjęcia, szybko wyłozimy, bo ryba jest w łowisku. Moja druga rybka, Adama już chyba któraś z kolei. Zaczęliśmy zapisywać te rybki. Ładnie 15-kilogramowy karp. Odkażamy rankę i do wody. I bawimy się dalej. Przyjechał co chwilą obiad i nie ma kiedy zjeść. Piwko musi być. Rybka lubi pływać. Kuleczki w pogotowiu. No, kolejna rybka. Tym razem żartobliwie powiedzmy kazała dłużej na siebie czekać, bo no, z 40 minut, ale jak to zawsze, ryby biorą kiedy? Jak trzeba iść zjeść obiad, a akurat nam przywieźli, to co jest? Branie. Super. Musimy chyba częściej zamawiać obiady. Dobra, popuszczamy. No. Co? Nie słyszę. Nie wiem, ale idzie jak wicher. Ale pojechał tej. Ale pojechał. Powiem ci, że na razie go nie mogę zatrzymać. Napracowany w pracy mówi, przyjadę do ciebie, odpocznę. Ale nie jest w stanie. Ale zdążyliśmy zjeść obiad. Tak, tak. No to w sumie dobrze, bo po jedzeniu... Robota. Robota. Oby jak najdłużej. Poszedł. Kurwa. Spina. No. Aj. Ale fajny był. Nie szkoda. No niby nie, no. Pokaż to jeszcze raz. No? No nie. Pokaż. Teraz twoja kolej czy moja? Teraz jest moja. No to powiem ci jedną rzecz, nie? No.
To nie jest mała ryba. Hej. No. To jest kurwa koc. Jest kolejne branie. Przed chwilą mieliśmy branie tutaj na lewym zestawie, ale niestety znowu ryba spadła. No ale tutaj jest coś fajnego. Czuć wagę ciężką, także zobaczymy. Nie chcę zapeszać, czy się uda wyciągnąć. Bardzo daleko odjechał. Słoneczko powoli zachodzi. Idzie lokomotywa. Adam. Tak, jeszcze nie miałem. Tak jest, idzie tak. No nie, ten błon jest daleko, tam pojechał. Wejdź za chwilę, nie? A jeszcze nie. Jest fajna, duża ryba. Fajnie byłoby ją wyciągnąć. Nie, dużo. 100%. Tak mała ryba nie robi. A to, ale wyszedł tej. Kurwa, lepiej spierdolić. Miga kotolka, nie widać, nie? No, wysiadł kurwa, no. Jak mogę cię prosić, to wejdź za chwilę. Nie chcę sam podbierać, wyżej jest, no. Delikatnie go kochuję, naprawdę. Generalnie jest grzeczny, tylko się denerwuje, że on po wierzchu chodzi. A spierdala. Nie, bo słońce kurwa się. Chyba chodzi tu przy tej burcie, nie? No znowu spierdolę. Patrz. Jak wyszedł. Nie mogę nic zrobić. No kurwa, no odjeżdża, no to mam przytrzymać i zepnę. Delikatnie, dużo lubi się delikatnie. No. Yes! Yes, mamy to. Nie wiem, czy się nagrało. Powiedz teraz mi to, czy masz życiówkę. Jest koń kurwa. Patrzcie to, nie wierzę, nie? Nie wierzę. Patrzcie to. To jest ta kulka testowa, tak? Ja już się mylę z tymi. Tak. A delikatnie zapięty. No. No. Pokaż kuleczkę i przypłan. Ale locha, ja pierdzielę. O, nie wiem, czy się nagra. O. Nie, słońce nie. A delikatnie wypracowana kuleczka, fajnie, mięciutka. Aha. Super. Patrzcie tą rybę. Ja pierdzielę. Może życiówka, może życiówka. Dobra, Adam włącza wagę. Jest zero. Dobra.
26 kilo. Jest chyba życiówka, ja pierdzielę, jaka ryba. Jak ją ma tak chwycić? Ja pierdzielę. Patrz, się nagrywa. Jak ja go mogę chwycić? No, super zdjęcie. Szybko. Prawdopodobnie życiówka. No, szybko. No. Dobra, nazywa się? No. Piękna ryba. Długi hol, słuchajcie. Mamy to. Idziemy z nią do wody. Bo to jest duża ryba. Adam jeszcze zrobił mi ładnie tutaj zdjęcia w trzcinach. Kulka testowa. Na razie nie zdradzam nazwy, bo chyba nie można. Jedna pojedyncza tonąca. Nęcone też było kulkami całymi pokruszonymi. No i skusił się. To później pokażemy, jak było. Później pokażemy. Idziemy do wody z tym. Spójrzcie. No szybciej. Bardzo dobrze. Dania. Dania. Jedzie. Jedzie. A nie oblałeś, nie? A kiedy? Nie był ślady. Weźmy tam ten podbierak, żeby zabnieć. No, kolejna ryba? Tak. Dzień się jeszcze nie skończył. 14 kilo, tak? Tak, 14. Super. Pełnego złota. Ale ja się cieszę bardziej. Jeszcze do mnie nie dotarło. Jeszcze się dzień, Maria, nie skończył, jeszcze masz szansę. Tak? Na 30? Na pobicie. Dobrze. Tobie też tego życzę. A dziękuję. Wypuszczamy. Słuchajcie, mi się jeszcze ręce trzęsą po tym braniu. Zobaczcie tutaj, czy czwarte ananasika, żeby delikatnie podbić. Kulka testowa. I tak, na to dzisiaj łowimy. Delikatnie ją tutaj skrócę. Chcemy wszystkie zestawy tutaj na noc sobie już powywozić. Sprawa wygląda tak, że mieliśmy nagrać tutaj jakieś rozpoczęcie, bo generalnie ja rano jadę do domu, przyjechałem tylko na Ala taką szybką nockę, no ale jest tyle brań, że nie mamy czasu, Adam, nie? Tak, jest problem, żeby cokolwiek skręcić. No. Ale myślę, że zaraz tu jak się ogarniemy, to na chwilę jeszcze sobie usiądziemy. No ja tu się pochwalę. Dziękuję Adamowi za zaproszenie. Udało mi się złapać życiówkę. Moja życiówka wynosiła 23, chyba 200, bo 300 z tej wody. No i nie sądziłem, że uda mi się tutaj pobić na tej zasiadce. Jeszcze musimy usiąść i dokładnie przeliczyć, no ale generalnie 25 plus ta ryba miała na pewno, bo ważyliśmy worek miał około kilograma. Muszę tam sobie na materiale zobaczyć, ile to było dokładnie, no ale mega się cieszę, bo brania są w miarę systematycznie. Przed chwilą znowu mieliśmy jedno branie, no ale niestety ryba się wypięła i tu zobaczcie, tak łowimy. I albo zakładamy jedną kulkę tonącą,
na tą jedną tonącą. Ta duża ryba weszła. Teraz tutaj trochę kombinujemy, zakładamy, podbijamy bałwanka. Do tego, do łódki dajemy parę kulek całych, parę pokruszymy w dłoniach, bo one są świeże. Adam niedawno je robił. Ja zawsze oczywiście haczyk sprawdzam. Haczyk jest ostry. Taki łamaniec. Także jedziemy wywodzić i myślę, że za chwilę się odezwiemy. Zakładam szypon. Ciężarek centryczny, tu akurat Adam ma w tym wypadku chyba 90 gram. Przekładamy do łódeczki. Prostujemy szypon. Szypon jest sztywny, także PV-ki nie zakładam. Daję garstkę całych kulek. I parę, o tak kruszymy. To są Adama wędki, więc Adam mów ile, czy chcesz więcej czy mniej, bo generalnie nie sypiemy dużo. Rzuć jeszcze parę, bo i tak tam co po chwilę wozimy. Takie trochę bardziej pokruszone, o żeby to jak będzie spadać, żeby też te, jeśli ryby gdzieś są w tonie, żeby zeszły niżej. Dobra. Starczy? Tak. Dobra. I co, wywozimy? Dzwonimy się za chwilkę, nie? Dobra, hej. No, dzwonimy się za chwilkę i nie ma kiedy pogadać. O. Widać nas, widać. Widać, zgadza się. Czy my zawsze jak jesteśmy razem na rybach, to musimy łowić ryby? Generalnie musimy łowić ryby? A chyba jakoś tak jest, nie? Chyba tak jest, ale też nie zawsze. Są wyjątki. No. Że też potrafimy nie łowić, ale to nie od nas zależy. No, przyjechaliśmy, trafiliśmy w odpowiedni, nie wiem, czas, moment. Może jutro już nie będą brały. Z rybami to jest loteria. Ale słuchajcie, ja tak jadąc tutaj, bo może od początku, Adam jest od czwartku do niedzieli, ja miałem w ogóle nie przyjeżdżać, ale Adam dzisiaj zadzwonił, że ma miejsce w kempingu i mogę na nockę przyjechać. No i szybkie pakowanie w domu, zgoda od żony. Tak, to najważniejsze. Dziękuję bardzo, bo gdyby nie było tej zgody, nie byłoby mnie tu i nie złowiłbym swojej życiówki. Znaczy byłbyś, przepraszam. Byłbyś na pewno przyjechał na kawę. No tak, no na kawę bym wpadł, ale to... To nie jest to. To nie jest to, dokładnie. No, także ja zostaję tutaj na dzisiaj całe popołudnie, nocka, no niestety rano się muszę zwinąć, bo no inne plany po prostu są na weekend, no, ale jestem mega, mega zadowolony, słuchajcie. Tak naprawdę jadąc tu, to ja nie wiedziałem, że te ryby tak będą brać. Bo ty mówiłeś, że złowiłeś jakąś w nocy jakąś rybę, chyba spiałeś w nocy rano, potem o 7 cię pełnuski obudził. Tak, później miałem o 11 tego... W południe. Bo, no właśnie, bo to w ogóle na filmiku nie jest nagrane. Miałem też jeszcze... No prawie dogoniłem ciebie, bo też miałem 22-200 akurat. Więc też, no można powiedzieć, że druga 20 tutaj padła dzisiaj na tym stanowisku. No bo tak. Jedna moja, a druga twoja. Tak. Więc no... No i tej 20 nie mamy nagrane, no bo Adam nie nagrywa, ma tylko zdjęcia, bo tu sąsiad przyszedł. Tak. Także ładne zdjęcie ma tutaj w wodzie porobione. No bo wiadomo, jak duża ryba, to najlepiej wejść z nią w macie jak najkrócej, a w wodzie, no to ta ryba jest bezpieczna, nawet jak nam wypadnie z ręki, to i nic jej nie stanie, tak? No i słuchajcie, no mega, mega, mega zasiadka, krótka, jak dla mnie. Adam jeszcze zostaje, zobaczymy, co jutro się będzie działo. Nie wiemy, czy w nocy pośpimy, no ale dzisiaj branie za braniem. Już zaczęliśmy zapisywać te ryby, tak? Chyba jest ich 13 albo 12? Nie wiem, jeżeli wszystkie zapisałeś, no to na koniec pewnie zasiadki swojej powiesz, ile było, a później możesz powiedzieć na koniec mojej zasiadki, ile będzie. Na początku było tak, że każdy holował na swoje kije, potem zrobiliśmy sobie tak zwaną amerykankę, czy angielkę. No. Zwał to jak zwał. Czyli po prostu no, na zmianę, żeby było na zmianę, tak, no, tak, tak. Przy no takiej ilości ryb to jest tam już bez różnicy. Czy. Bo wiedzieliśmy, że te ryby po prostu weszły w łowisko i były systematyczne brania, były jakieś tam godziny przerwy i potem znowu brania. I tak przerwa, godzinę, dwie może. I teraz mamy chwileczkę czasu, żeby... Cokolwiek nagrać. Dokładnie. No, ale słońce już zaszło. Mamy zestawy już poprzewożone, powoli tutaj porządek sobie porobimy na stanowisku. Ja uszykuję chyba lampę do aparatu, tutaj w razie jak w nocy jakaś byłaby ładna ryba. No od przyjazdu do mojego ja starałem się nagrywać wszystkie ryby, także myślę, że tam w materiale się ukażą. Niestety dwie albo trzy ryby nam spadły z zestawów. No, tak jest, no nie ma co tu... Haczyki były ostre, ale po prostu... Ryby były chyba niedobrze zapięte i po prostu były spinki. No ale takie, że się zdarzają. Ja
holując tą dużą rybę, słuchajcie, wiedziałem, że to nie jest... To nie jest mała ryba, bo ona szła masą. Takie ruchy, wędko. I odjazd, prostował kij. Podpompowałem trochę i znowu, lewo. Tu do sąsiada pojechał, ale na szczęście nic nie poplątał. Każdy, kto holował taką rybę 20+, to wie, o czym ja mówię. No bo te mniejsze ryby, takie tam piątki, dziesiątki, nawet piętnastki, to one odjazdy szybkie. Tak, też ci wyrywają kij z rąk, ale w inny sposób. W inny sposób, no one tak jakoś bardziej walczą, a tutaj było czuć masę i no inne te hole po prostu są. No, także ja dziękuję Adamowi, że mnie tutaj zaprosił. Ja dziękuję żonie, że mi pozwoliła. I zasiadka jeszcze trwa. Tak, myślę, że jeszcze coś może tam. Może jakąś kawkę sobie wypijemy teraz, albo piwko pod te ryby. O, pod te ryby piwko, dokładnie. No. Myślę, że ostatni film wam się podobał tutaj nasz z zawodów, bo dużo pozytywnych komentarzy jest. Wesoło było. Napaliśmy się. Tak. A dzisiaj to nie wiem, co się dzieje. No. Jeszcze więcej niż na zawodach, można powiedzieć. No, no. Na jeden dzień. Szkoda, że ta 20, 22 i 25. Nie brały na zawodach. Nie brały na zawodach. Nie? No, no, ale życie. Takie jest wędkarstwo i nigdy nie wiemy, co złowimy. A jeszcze dodam, myślę, że Adrian się nie obrazi, że gospodarz wody wczoraj bo przedczoraj na stanowisku numer 1 klubowym siedzi jeszcze teraz i łowi sobie na federka. Tak. No i co? Przy okazji można mu pogratulować. Tak, gratulujemy Adrianowi. 30+, słuchajcie. I tam, nie wiem, żyłka 0,10, przypon 0,12, mały dumbbellsik. Można? Można. No i gdzieś ta duża ryba tam wchodziła, chyba natarło na tę płytkę, płytką zatokę. I piękna ryba. Szacun dla niego, że w ogóle udało mu się wyholować na taki delikatny zestaw. Ale jest jeden warunek jeszcze tego wszystkiego. Jaki? W domu nie złowisz, trzeba być nad wodą. Jak najbardziej. No. Także gratulujemy Adrianowi, gratuluję sobie, Adamowi dziękuję i żonie. Tobie również gratuluję. No dziękuję, dziękuję. 25+. Tak, i czekamy za jakimś kolejnym pikiem. Do później. Co tam jest? Dwadzieścia pięć, siedemset chyba. Dobra, przyjechał gospodarz w odwiedziny. Wyzywa mnie, że kusuje, ale oczywiście zezwolenie jest wykupione. No i zobaczcie, wstałem dzisiaj 6 rano. Zrobiłem sobie kawkę.
I taka oto ryba mnie tutaj przywitała z rana. I chyba już na do widzenia. Piękny boleń. Na chwilę wypuszczamy. Nie będę go ważył, nie będę go męczył. Dobra. 6:55. Słuchajcie, i z bólem serca muszę wracać do domu. Nocka przespana. Mieliśmy tylko jakieś lekkie pociągnięcie tutaj na środkowym zestawie, ale nie wychodziliśmy do tego. Potem ja godzinę temu sobie wstałem, zrobiłem kawkę, no i branie tutaj na skrajnym moim zestawie z dna na Ronnie Riga. Tam miałem założoną kulkę pływającą Cezara. No i na to skusił się boleń, taki ładny. Nie ważyłem go, nie chciałem go męczyć tutaj w macie, no ale wykorzystałem, bo takie ryby w sumie rzadko się łowi, bynajmniej u mnie. No i wykorzystałem, sobie szybko go nagrałem, żeby wam tutaj też pokazać w materiale. Potem dopiłem kawkę, odpaliłem drona i chciałem trochę ponagrywać, zobaczyć, czy ryby w ogóle są przy powierzchni. No i nie wiem, tam pewno będę wstawał w przebitkach. No, jest pełno ryb przy powierzchni, całe stada, także fajne ujęcia są nagrane. Dodam, że my tutaj od wczoraj łowimy tylko i wyłącznie z dna, nie próbowaliśmy z Y-Riga. Postanowiliśmy, że będziemy tak wędkować, no i nie zmieniamy taktyki. No ja niestety już muszę wracać do domu, ponieważ dzisiaj mam plany na ten weekend. Adam zostaje. Życzę mu, żeby złowił kolejną 20, no bo oczywiście jest szansa. Na razie spokój. Widać, że tutaj są jakieś spławy, nie ma brania, ale mi się wydaje, że tutaj Adam jeszcze pokaże klasę i coś fajnego połowi. Ja się z wami żegnam, wracam do domu, zgrywam materiał i myślę, że coś fajnego z tego będzie. No co, do zobaczenia.